Nowelizacja kodeksu karnego miała ograniczyć problemy z tak zwanymi dłużnikami alimentacyjnymi. Czy pomogła? Trudno stwierdzić. Wciąż mnóstwo osób samotnie wychowujących dzieci musi borykać się z problemami finansowymi, bo drugie z rodziców wyrok alimentacyjny po prostu ignoruje. Tylko w grudniu 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach wypłacił świadczenia z funduszu alimentacyjnego 653 osobom uprawnionym. W całym 2020 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystało łącznie 769 osób mających zasądzone alimenty. MOPR na naszą prośbę zliczył dłużników i jak nas poinformowano, na liście jest ich ponad 1300. Kwota zadłużenia alimentacyjnego obliczona przez MOPR w Suwałkach na ostatni dzień minionego roku jest olbrzymia. To ponad 58 milionów złotych. Na tę kwotę składają się zadłużenia z tytułu zaliczek alimentacyjnych blisko 6 milionów, funduszu alimentacyjnego na blisko 52 miliony 300 tysięcy, informuje dyrektor MOPR Leszek Lewoc. Ta ostatnia wartość to niemal 37 milionów złotych należności głównej i ponad 15 milionów odsetek. Największe odnotowane w suwalskim MOPR zadłużenie wynosiło na koniec minionego roku niemal 450 tysięcy złotych. W tym przypadku MOPR wypłacał świadczenia przez kilka lat, łącznie na 8 dzieci. Obecnie wypłaca świadczenia na trójkę, ale nie może dać im więcej niż 950 zł na miesiąc. Jak nas poinformowano, MOPR daje szansę dłużnikom, ale ci nie zawsze są skorzy do współpracy. Jeżeli dłużnik nie współpracuje, wszczynamy postępowanie dotyczące wydania decyzji uznającej dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, wyjaśnia Leszek Lewoc. Konsekwencją jest złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w artykule 209 kodeksu karnego oraz w przypadku stwierdzenia, że dłużnik posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kierujemy do starosty wniosek o zatrzymanie prawa jazdy. Artykuł 209 kodeksu karnego stanowi, że dłużnik w zależności od okoliczności może zostać ukarany na kilka sposobów, od grzywny przez ograniczenie wolności, aż po 2-letnie więzienie.